Witam w planie na Ar. Będziemy przesiewali kompost po zimie i wyciągali grube odpady, więc zobaczymy za chwilę, jak to wygląda. Pora na kompost na gorąco. Towar naszykowany, ale najpierw do wcześniejszego odcinka trzeba ogarnąć kompostownik i przesiewamy go. A więc sprawdzamy, co się złapało. Jak widać, przyszło ich bardzo dużo do arbuza. Patrzcie na to. Proszę, spójrzcie, ile tego przyszło, a ile jeszcze tam zostało. I bez większego wybierania jest taka kula. Część kompostu przesiana, materiał grubszy mamy tutaj, masa materiału do włożenia z powrotem i napełniam go od połowy, bo nie mam czasu i siły go przesiewać. Jest dużo materii jeszcze nieprzerobionej grubszej. Dobra, jedziemy dalej. Z grubszy ogarnięte, wkrótce malowanie. Kompost zasypany na nowo. Od połowy, tak, odtąd robimy w górę na gorąco. Stary został na dole. Część tutaj w worku z dżownicami. Dżownice, które wyciągnąłem z tego kompostu w wiaderku, są na szorcie. Może dodam osobno, znaczy dodam osobno, może da się dodać jakiś do tego link tutaj. Jeszcze przykrywamy liściami rabarbaru. Tak, o. A tu mamy już przesiany kompost. Część z niego w takiej dużej tego pojemniku oraz wiaderku. Jedno takie wiaderko jeszcze wydałem. I zamrożony arbuz tu sobie poleży z tydzień, półtora. Zobaczymy, czy jakieś dżownice jeszcze z tego wyjdą, czy z kokonów. Więc to by było tyle ze sprzątania. Ładne słoneczko świeci. Cisza, spokój prawie. I miłego dnia. Więc z kompostu plan na Ar żegna.